W dzisiejszym odcinku z Hexita kontynuujemy zwiedzanie, tym razem zajmiemy się mrocznym biomem oraz lodowym Battle Towerem. Chciałbym Wam również podziękować za 60 łapek w górę pod ostatnim materiałem z Hexita. Jesteście mega i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na odcinek. Hej, witajcie z tej strony Stevie, a to jest kolejny, no kurde, chciałem się tak fajnie przywitać i nie wyszło, no dlaczego, chciałem tak, wiecie, kawałek biegnę i mówię, kawałek tekstu, coś takiego miał być, biegnę, mówię. Biegnę i mówię. Dobra, nieważne. Ziemiaczki, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraftowego świata na Hexicie. I tak, chciałem się przede wszystkim na początku swoimi bucikami pochwalić, ponieważ już nie używam Cloud Bootsów, tylko używam nowe buciki na szybkość. Wcześniej miałem Cloud Bootsy, czyli wyżej skakałem i przy upadku nic mi się nie działo, a teraz mam buciki na szybkość, tak więc patrzcie, jak szybko zapierdzielam. Naprawdę mega to wygląda. Słoneczko, wracaj do mnie. Dlaczego, słoneczko, uciekasz? Opatrzcie, słońce wraca, ucieka. Okej, nieważne, ziomeczki. Tak więc w dzisiejszym odcinku zajmujemy się tym lodowym Battle Towerem oraz taką ziemią. Taka skorumpowana, dobrze to mówię, skorumpowana ziemia. Taka, wiecie, ja sobie to nazwałem fajną ziemią, która znajduje się tutaj. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest, ponieważ chcę właśnie to zwiedzić. Może gdzieś do kopalni jakiejś wejdziemy, czy coś. Tu też widzę, jakieś Battle Towery są, ale to zwykłe, tak więc nimi się nie będziemy zajmowali. Natomiast zajmiemy się tym Battle Towerem i zabijemy sobie bossa tego Battle Towera i zobaczymy, co tam ciekawego nasz boss chowa. Dobra, ogólnie tutaj zanim odcinek zaczynałem, to jak widzicie, trochę mnie tutaj zaczepiały mopki już i jakieś gówna, zombie heady i tak dalej nazbierałem, tak więc na to nie zwracajcie uwagi w ogóle. Okej, dobra, tak więc co, w sumie to lecimy, tutaj się już przygotowałem, byłem w domku, wszystko poogarniałem, wiecie, żeby sobie tam syfu nie robić, tutaj plecak dodatkowy zabrałem, tutaj mam jeszcze ten plecak, tak więc nie będzie problemu. I ogólnie możecie ocenić intro, które puściłem wam na samym początku przed, Za tym wstępniakiem takim, co teraz tak robię. Ostatnio się to fajnie przyjęło. Ogólnie dziękuję wam za 62 łapki w górę pod ostatnim odcinkiem z Hexita. Naprawdę mega, jak ja mogłem o tym zapomnieć. Ja zamiast się tutaj chwalić łapkami, to ja się bucikami chwaliłem. No naprawdę, Stevie, jak można. Dobra, tak więc naprawdę dziękuję wam za 62 łapki. I tak więc możecie intro ocenić. Myślę, że dosyć ciekawe jest. Grafik się naprawdę postarał. I możecie również ocenić przejście, które w trakcie odcinka zobaczycie. Teraz nie będę specjalnie przejścia robił, no chyba, że mi ktoś do pokoju wejdzie. Ale teraz w sumie to mi nikt nie wejdzie, bo ja sam jestem, chyba że kot. Ale dobra, nieważne. Tak więc ziomeczki, lecimy. Tu już mi creeper sobie trochę bumnął. Tak więc co? Ogólnie zmieniam ciągle te shadery i tak dalej, bo zawsze coś się psuje, zawsze się, nie wiem, ścinki są, tak jak na ostatnim odcinku właśnie z Hexita próbowałem to ogarnąć i myślę, że się ogarnęło, ale jak znam życie, to zaraz, ała, znowu się zaczną ścinki. Tu sobie strzały i łuk przygotowałem, gdzie jest mój legiabeł? O, sobie strzały i łuk przygotowałem na właśnie naszego bossa, ponieważ go z daleka lepiej atakować. Dobra, klepiemy. Ogólnie by się koksy przydały. Jakieś jabłuszka złote czy coś. Dobra, to są zwykłe mopki. No nie powiedziałbym, że takie zwykłe, ale myślę, że damy radę. Ech. Ciężkie są te Battle Towery, powiem wam. Ała! Wiecie co, bo tu się nie... Kurde, zaraz umrę jeszcze. Ja tu umrę normalnie. Może z tego Legia Boa skorzystamy trochę. Czekajcie, ja sobie przygotuję kill off i sobie zaraz tam zniszczymy te spawnery im osrane. A masz, niedobry. Dobra, tu jak coś będziemy mieli jeszcze strzał od tych szkieletów, tak więc będzie gicior. I ja zaraz tutaj umrę, bo nie mam jedzenia. Dobra, serduszko. Serduszko, tu sobie mięso hydry wpierdzielimy. Dobra. W ogóle spójrzcie, ile to mięso hydry dodaje, to jest naprawdę hardcore. Wygląda jak zwykłe, mięsko świnki upieczone, a jest naprawdę lepsze, mega. To też jest dobre.
To odpych tego, tej spiry to jest naprawdę hardcore. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, spiry. Spiry, dobrze mówię. Spiry, włóczni, dobra. Tu słabe jakieś itemki, trzeba rozwalić im spawnery. O, to. Dobra. Spawnery padły, ja sobie troszeczkę grę ściszę. Ogólnie, co tu się dzieje? What the fuck? Czy wy to widzicie? What the fuck? Chyba moje strzały. A, woda się wylała trochę. Dobra, lecimy do góry. O, ogólnie trochę chociaż nie, dobrze z tym Battle Towerem. Chociaż nie wiem, czy dobrze, bo jak rozwalam ściany, to woda się robi z nich. Tak więc nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale patrzcie. Rozwalimy sobie ścianę. Niepotrzebnie może to zrobiłem, bo będzie ciężko z ucieczką. Chociaż w sumie nie będzie. Dobra, wbijamy na górę. Bam, 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 klepa, klepa. Hello, pajączki małe. Hello, małe pajączki, które was tutaj jest. Szkielety, a ja mam łuk. Dobra, fajnie, że serduszka wylatują z tych naszych mobków. Można naprawdę sobie tutaj się wycwanić i te serduszka zbierać. Fak. Ile tych szkieletów. Wy się ogarnijcie. Zobaczymy, jaki trudny będzie nasz boss z Battle Towera. O, to. Dobra. Hop. I otwieramy. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego. No chyba... What the fuck, jak ja wyglądam? Stevie! Co z tobą się dzieje? Dlaczego jesteś cały w strzałach? What the fuck? Gin. Ginąć. Okej. Okay. O, fuck. Ej, bo cały czas z góry z... Ja pitole. Dobra, wiecie co? Wracam do was za chwilę. Taki fail, teraz możecie cięcie ocenić i zobaczyć. Tak więc wracam do was za chwilę. Okej, jestem z powrotem i całe piętro chyba się trochę zalało tutaj wodą, dlatego mówiłem. Teraz mnie ta woda spowalnia, chcę swojej temki. Dobra, teraz szybka akcja. Dlaczego mnie te mopki nie biją? O, chyba mnie biją jednak. Chyba się zdecydowały mnie bić. Nie, no was tu jest za dużo, no. What the fuck? Stevie Ninja! Dobra, uciekać, zanim nowe spadną z góry. Dobra, żyjemy. Przeżyłem to jakoś. Tylko, że... Wow, wszystkich itemków nie mam swoich. Dobra, tu weźmiemy Legia Bow. Legia Bow, gdzie jest mój Legia Bow? No nie, łuk też przepadł. Najciekawsze itemki. Dobra, tu są. Wszystkiego nie zebrałem. Czy to jest mój grób? O, zombie! Zombie z moim... Co on ma w łapie? Kurde, zaraz mi się ta spira skończy. Skąd te moby spadają? What the fuck? Patrzcie, ile ich tam spada. Z kubańców. Dobra, jest mój Legia Bow. Cześć! Masz ze Śnieżki. Nie chcę Śnieżki, Śnieżka mi jest potrzebna. Idziemy na górę. To sobie zostawię też na później, ponieważ się przyda. A na te zwykłe mopki sobie tego będziemy używali. Już nawet nie pamiętam, skąd to mam. Chyba z goblinów wyleciało, z tego co pamiętam. Fuck. Slowness, ziom! Dobra, mam nadzieję. Pamiętam, że raz poszedłem na Battle Towera bez kilocha, nie? W ogóle nie mogłem rozwalić później tych spawnerów, tych mobków, się męczyłem łapką. No gin! Dobra, leży. Serdoszko, tam znowu. Buteleczka expa. To jedyne, co mi się tu przyda w sumie. Jedyne, gdzieś tam pająków słychać od zasrania. Dobra, zbieramy. Mój grób. Grobu to ja swojego nie chcę. I tak coś innego wyrzuciłem. Pochodnie to ja chcę. Grobu nie chcę, okej. O, słoneczko! Hello, słońce tutaj mi daje. Słoneczko, wchodzimy na górę, to słoneczko powoli tu świeci. Pająki! Fajnie ogólnie pająki na tym teksturpaku wyglądają. Jeśli nie wiecie, co to za teksturpak, to zapraszam do opisu, tam wszystko macie. O, ile pająków! Jak was tu nasrało! Nasrało was tu! Nasrało was tutaj. Patrzcie, ile ich tutaj jest. One... O fuck, zatruwają mnie chyba trochę. Ach. O, ja już wiem, co tu będzie z bossem, hardcore. O fuck, nie, tam jest jakiś super szkielet. Super szkielet. Warto właśnie na te mini-bossy używać łuku, bo one jak się do nich podchodzi, to wtedy itemki wylatują. No super, jeszcze się leczy. Nie ma...
Rozstrzenia się, dobra, leży. Wyleciało coś z niego ciekawego. Ej, no nic, naprawdę. Naprawdę. Zjemy sobie coś może. Zjemy sobie, żeby nie było i lecimy dalej. Chodź, pająk. Pająki, sorry, pomyliło mi się. Pająki. O fuck, pół serduszka. Ładuj się, chapsy. Chapsy, ładujcie się, czekajcie, mięso hydry. Muszę więcej hydr zabijać. Więcej hydr trzeba zabijać, będzie więcej żyćka, żyćka i więcej mięsa. O nie, noc się robi. Noc, dlaczego? O fuck, hello. What the fuck, on gdzieś tam się chyba zepsuł. Dobra, odzepsuł się. Dobra, żyjemy jakoś. La 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 la. La 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 la. La la la. O, fuck. Idź mi. O, fuck. O, fuck, fuck. Dobrze, że mam szybkie buciki. Ach, dobra. O. Sytuacja opanowana. Situation opanowation. To... Takie buble to sobie możecie wsadzić, nie powiem gdzie. Ja tu więcej stracę w tym Battle Towerze niż zyskam. Naprawdę. Oj, coś czuję, że tej ziemi sobie tam nie zwiedzimy. Może ją stąd widać. Nie widać, jeszcze zaraz lecę, będę miał patrzenie na ziemię. Chociaż czekajcie, widać ją stąd, patrzcie. Tam jest ta ziemia. Więc nie wiem, czy jest sens tam iść, a zobaczymy jeszcze z samej góry, jak to będzie. Tylko, że... O fuck, tu siedzą, patrzcie. O fuck, o fuck, o fuck. Na ścianach. O, wy brudasy. Życie, życie, życie. O, pająk, życie. Życie, życie, pająk. A słaby ten miecz, powiem wam. Coś innego chcę. O, tylko mi patelnia została. Patelnia mi została tylko. Dobra. O, ty. O kurde. Lepszy. Lepszy szkielet. Hello, szkieletem. No, dawaj, dawaj, może coś... Uj, żydko, żyćko, żyćko, o fuck, o fuck. Fajna sprawa z tymi życiami, naprawdę. Nie, giń! O, dobra, leży. Jednak wiecie co, ta spira to jest jednak, ta, najlepsza. Naprawdę hardkorowa. Dobra, o! Książka do Chocobo moich. Po co mi ona? Chocopedia! Ale, o fuck, o fuck. O fuck, znowu zombiak. Naprawdę, naprawdę. Dobra, wracam za chwilę, ziomeczki. Okej, ziomeczki, jestem z powrotem. I nie zauważyłem tego frajera właśnie, który tu znowu idzie. Poszedł mi won. Nie mam szczył. Patrzcie, jak on klepie. Z daleka mnie klepie z ognia. Dobrze, że tu jest woda, chociaż tyle. O, spadł na dół. Dobra, walić go. Walić go, nieważne, że z niego itemki dobre mogą wylecieć. Niech on sobie tam na dole będzie. Ja go nie chcę. Tu jeszcze moje itemki są. Oj, coś czuję, że sobie nieźle to przejście moje. Możecie zobaczyć. Którego używam, które zrobi dla mnie grafik. Cały czas umieram, to cały czas cięcia robię i cały czas używam tego przejścia. Tak więc sobie możecie popaczajać. O, ty! Gnoju, idź stąd mi. Dobra, on się chyba zawiesił, bo stoi w miejscu. Czekajcie. Gin, on się zawiesił. Albo nie potrafi przez wodę przejść. W każdym razie go sklepiemy. Patrz jak mnie, patrzcie jak mnie z ognia klepie. O, dobre itemki. Co z niego? Coś z niego wyleciało. Jakiś miecz dobry. Kurde, strzały marnuje. Poszedł won. Tam ten miecz to też... Chociaż, o, chociaż, chociaż. Chociaż, nie jest tak źle, widzę. Nie jest tak źle. Dobra, sobie ubierzemy z powrotem nasz plecak. Tu nasze itemki. W sumie tamto mogłem ubrać, wiem. Ogólnie chyba Cloud Bootsy ubiorę, wiecie? Tu się bardziej Cloud Bootsy przydadzą do tej wieży. Gdzieś mi brakuje klaty, chyba że ja nie miałem kluty. Nie miałem kluty, czy miałem kluty, bo nie pamiętam. Chyba nie miałem. Boże, woda tu się leje. Woda. Woda się leje. Zaraz zobaczymy, jak ten miecz klepie. Ja już wiem, co tutaj się będzie z bossem działo. Oj, 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 będzie hardcore. Na walcie wy się... Na... No nie, no nie da się przejść. Kurde. Kurde, klepie mnie tutaj trutka. A, woda. I przecież ta woda wcześniej się tu nie wylewała. Patrzcie, całe schody zalane. What the fuck, co tutaj się dzieje? Ja tutaj byłem chyba, nie? No, ja tutaj byłem. No Boże, to... O, moje strzały. Hello, strzały.
Dobra, trzeba wbić jakoś na górę. Tylko jak teraz... O, dobra, jakoś się udaje. No nie, znowu... Co za cholerstwa. Wiecie, co już mi się tego Battle Tower chciało robić. Ja jak mam robić te dungeony, to wszystko... To jestem chory normalnie. Jestem po prostu chory. Jestem po prostu chory, jak mam te wszystkie dungeony robić. Dobra, chodź tutaj. Lecisz tam! O, wyleciał. Wyleciał, ziomek. Replay. Chodź tutaj. Lecisz tam. Wyleciał, ziomek. Dalej te strzały w dół lecą. Dobra, walić te strzały, niech one sobie tu lecą. Mam je w dupie. Mam je po prostu w dupie. Chciałem zabić Battle Tower, bossa Battle Towera. Ja już widzę, jak ja go zabiję. Jak ja sobie z tymi mobkami nie radzę, to co dopiero z bossem będzie. PvP to ja dobry nie jestem. PvP to ja jestem słaby, ziomeczki. To znaczy, nie powiem, że jestem jakiś super słaby, ale jestem. Jednak sobie coś tutaj radzę. Więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle, nieważne, że ich tutaj jest od zasrania i każdy by mógł tutaj umrzeć, ale radzę sobie, ja sobie radzę. Dobra. O, buteleczki ekspa, to jest jedyna rzecz, jaka się tutaj nadaje w tych skrzynkach. W chwili obecnej dla mnie. Na początku taki Battle Tower to było coś. Nawet pamiętam odcinek z Battle Towerem, nasz pierwszy podbity Battle Tower. Taki odcinek był. Zapraszam, jeśli nie widzieliście, a nie wiem, który to był w sumie. Ojojoj. Ojojoj, tam dwa pająki są, zaraz mnie z tyłu zaatakują, to będzie problemu. Uno problemu. O właśnie, o tym mówiłem, tak nagle. Tak to się nie ruszają, a jak... Kurde, odejdź. Oby nie było tutaj minibossa takiego. Bo te minibossy to są najgorsze, tak to sobie daję radę. Okej, jedzenie, 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 jedzenie. Oj, jedzonko, jedzonko, jedzonko dla Steve'unia. Szczywunia, chociaż odcinki nie są nudne, nie? Mi się wydaje, jak te Battle Towery różnie robi i tak dalej. Nie! Nie! Ja pitole! Co ja miałem za buty ubrane? Dobra, wracam za chwilę. Okej, okay, jestem, jestem, jestem. O, jestem, mój grób! Hello, mój grób! Hello, zombie, już po tobie. Dobra, Cloud Bootsy tutaj mają być. Tutaj, a nie. Nie wiem, dlaczego ja ich nie ubrałem. Miałem Cloud Bootsy ubrać. Miały być Cloud Bootsy. Dobra. Ej, nie no, mi się wydaje, że były Cloud Bootsy. Może one tak nie działają. Nie no, wydaje mi się, że one działają, że jak się spadnie na dół, to się nic nie dzieje. Ale najwidoczniej to tak nie działa. Nie jestem wprawiony w tych Battle Towerach. Muszę się wprawić lepiej. Tam już od zasrania ich widzę, może Ender Perły użyć po prostu. Nie, dobra. Idziemy piętrami, powoli sobie to wykonamy. Oj, oj, oj. Oj, 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 nieważne, że będę z każdym kolejnym piętrem umierał, ale zawsze w końcu krok po kroku i dojdziemy do celu. O, co to jest za zombie? Patrz, jaki ma strój, haha. Skórzany, hahaha. Rzadko się takie zombiaki zdarzają. Dobra. Jedzonko. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Oj, 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 ile pająków. Ale wolę już te pająki niż niż szkielety. Bo pająki to chociaż jeszcze są łatwe, a te szkielety, jak jeszcze jesteś w wodzie, to cię odpychają cały czas i się... O Boże, pająki. O, one gdzieś... Znaczy nie pająki, tylko szkielety. One gdzieś z góry spadają. Gdzieś z góry spadają, bo sruchy jedne. Kurde, dobra. Hop. Yeah, o to się przyda. O, diaksy się też przydadzą. Emeraldów nie potrzebuję. Emeraldy się nie przydadzą. Jestem Stevie Czarna Magia. What the fuck? Szkielety! Nie, nie spadaj na dół, Stevie. Nie spadaj na dół, bo te itemki zbierzesz. A to co za szkielet? I tak głowę znowu żem zebrał. Żem żebrał głowę, żem. Żem żebrał. I tutaj to też mi niepotrzebne. O ty osruchu, widzieliście jaki cwaniak chciał się na mnie rzucić, tu się spawnią szkielety. Nienawidzę szkieletów. Dobra, szybka akcja. Zresztą chyba nie tylko szkielety, z tego co widzę to pająki też. No co, myślisz, że cię zabije? No gin! Pająki są słabe. Au, tylko trutka. Au, 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 jedzenie, jedzenie, hydry, jedzenie sobie zostawimy. O fuck, chyba Battle Tower się znalazł, znaczy boss Battle Towera.
To już tak wysoko byłem. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde, gdzie on jest? Czy ja, ziomek, ciebie wystraszyłem? O, nawet szybko, szybko umiera, tylko że... O fuck, woda, 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 że ja się utopię tutaj. Ja się tutaj utopię! Stevie się utopi! Stevie, poszty. Dziadzie, na sam dół. Na sam dół z nim. Na sam dół, chodź na sam dół, ziomek. Tak, niszcz wszystko ładnie. Na samym dole cię zniszczę. Gdzie on jest? No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, bosiku, chodź. No co, gdzie on jest? Bosie! Ostruchu jeden. Dobra, wracałem po ostrucha, bo ostruch tam stoi gdzieś. No gdzie jest przejście? Ja pitole, Stevie, ogarnij się i przełaź przez tą wodę. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, mój bosie? Gdzie jesteś? Cię zniszczę. A on wrócił i się leczy, naprawdę. Jak ja mam do niego wejść teraz, co? Może mi powie ktoś. Super, wszędzie woda. O, on tu spływa chyba. Dobra, to dobrze, dobrze, chodź. Chodź. Chodź tutaj. Nie wiem, czy cię moje strzały przez wodę złapią. No gdzie ty tam wracasz, debilu? Boże, wszystko rozwalił. Gień tam. Gień tam. O dobra, tak może stać. Zaraz go zepcham stąd. Patrzcie, gdzie on spadł w ogóle tam. Leci z tego Battle Towera. Kurde. Woda, wszędzie woda. Woda, wszędzie. Woda, wszędzie. Wszędzie woda, jeszcze śnieg pada, naprawdę. Śnieg pada, ale go zniszczymy. O, dobrze, że mam... Nie, 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 nie. O, tak, 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 dobrze. No chodź. Soluwa, no. Soluwa. Stevie Solo. On jest słaby, jak nie jest na swoim terenie, to jest słaby. O kurde, ale jednak drzewa podpala. I się dosyć szybko te drzewa palą. Giń. Ile on ma tych hapsów? 170 jeszcze. Chcę twoje itemki, będę musiał na górę wrócić po nie, o ile cię zabiję w ogóle. O ile cię zabije, Stevie. Stevie cię zabije, czy się nie zabije? O fuck, o fuck. 150 hapsów. O fuck, o fuck. Dobra, 140. 140 hapsów. 140, kurde, jak ja stresa mam. Ja pitole, co on tu... Zniszczenie się je, ten ziomek. Tylko żeby mnie nie zabił, to jest najważniejsze. Giń! O fuck. O fuck. O fuck. O fuck, o fuck, o fuck. O fuck, on się do mnie zbliża. No, trafiaj mnie. Wiem, że jego mogę... Mogę odbijać te jego strzały. Nie, tylko się nie lecz, proszę. Nie ma leczenia się. Wszystko tylko nie leczenie, naprawdę. Dobra, leży. Leczenie mu nic nie da. Leczenie ci nic nie da, ziomek. Dobra, tak więc nasz boss został zabity, albo jeszcze nie. I ostatni strzał i... BOOM BOOM HEADSHOT! Leży nasz boss, dobra. O, itemki, moja zasłużona nagroda. Ale to i tak nie wszystko, bo jeszcze na górę zaraz się wrócimy. Papier, naprawdę papier. O, diaksy, diaksy, tak. Dlaczego te diaksy się zebrać nie chcą, co? O, zebrał się diaks. Yeah, 11 diaksów, wracamy na górę. Wracamy na góry. Śnieg podo, ale to nieważne, tylko że wieża się niszczy teraz. Wieża się niszczy się. Wieża się, taki prawdziwy klimacik teraz jest, jak ten śnieg pada. Wieża niszczy się się. Kurde, to już itemków nie odzyskam, bo się wieża niszczy. Kurde. Kurde, co tam za portal dziwny jest? Nie wiem, nieważne. Teraz nasz Battle Tower interesuje. O, no i po naszym Battle Towerze. Ciomeczki, w sumie to dziś tutaj to skończymy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Ogólnie mi się już hełmik widzę nawet skończył. Albo nie, czekajcie, wrócimy. Może...
O, wybaczcie, może jeszcze te itemki zostały. Tu coś pływa. Tam śnieżki jakieś. Wracamy na górę, może jakieś itemki tam zostały. Już nie będziemy szli na tą taką ziemię fajną, pokażę wam ją w kolejnym odcinku. Ponieważ i tak ten materiał już wystarczająco długo trwa. A zaraz pewnie ktoś mi przyjdzie do domu, ja akurat znalazłem okazję. O, są itemki jakieś tutaj. Znalazłem akurat okazję, że sam siedzę, tak więc mogę nagrać. Nie wiem, czy to coś ciekawego było, czy to moje stare. Zaraz zacznę wyżej. Tu też nic nie ma, jeszcze wyżej można, no to bijamy wyżej. Nie wszystkie piętra się zniszczyły. Zresztą zawsze tak jest, że się nie wszystko niszczy, się nie niszczy, się wszystko się. Bijaj, Stevie, bijaj, tutaj koniec, tu była cała wojna. Patrzcie, co tutaj się dzieje w ogóle. What the fuck, dobra, ziomeczki, tutaj to zakończymy. Czekaj, czemu to nie znika tak a propos, dobra, nieważne, tutaj to zakończymy. Mam nadzieję, że ten materiał, niesamowity materiał z Hexita wam się spodobał. Mam nadzieję, że dobijemy znowu 60 łapek i jeszcze więcej. Noc się robi, tak więc do usłyszenia, hej!